koniec zabawy. A, pojazdy też są w tej grze, nie? To jest też fajne. O, Malcolm, pamiętam tą postać. Nice office. Yeah, some crib, huh? Name's Malcolm. Reaper. Izanagi hired me to run special ops. That can't be cheap. Sounds like you know my rep. Yeah, who doesn't? Most Grand Tournament trophies ever. Leader of Thunder Crash, aka Thunder Cash. Yeah, alright, I get it. Yeah, all of which makes you a highly decorated civilian. I've run Thunder Cash in the wackest conditions that Liandri could dream of. Magma-filled volcanoes, zero gravity, fucked up aliens, you name it. This shit here's a cakewalk. So that makes you a general? No, but these spawners completely changed the war, and nobody knows spawners like Attorney Channel. Fair enough. So what do you want with me? Izanagi bosses want surgical strikes during this war. And they're cost-effective. Yeah, a small team like yours know how to work together. A real asset. Yeah, a real disposable asset. Hey, read it how you want. But now your team's with Spec Ops. So the Ronin have a master, huh? Damn, son, you ever shut up? We're going to war and I need you in my crew. Why? The Necros are the real threat, not the Axon. They started this, wanting our Terridium. And we need their gear if we're going to flex on the Necros. Fine. We'll be ready. Listen, I heard what happened to your colony. I know you want blood. This job gets you there fast. Trust me. Ogólnie takie ciekawostki kilka, bo żeby was wprowadzić w ten świat. Okej, kilka ciekawostek. Malcolm, kto to jest Malcolm? Malcolm w poprzednich częściach tej gry, bo trójka jest, można powiedzieć, że taką ostatnią. No nie, no jeszcze tam była taka edycja free to play, ale ją zamknęli. Malcolm był zwycięzcą w turniejach Unreal Tournament, bo tak to się nazywa. Teraz właśnie w trójce stwierdzili, że zrobią sobie fabułę do tej gry, ale wcześniej polegało na tym, że właśnie się kompletowało zespół i się wygrywało tam etapy turniejowe. I potem na końcu, zależnie od poziomu, albo się walczyło właśnie z Malcolmem, w 2004, o którym mówię, Malcolmem albo z Xanem i jeszcze ta trzecia postać była, już tej trzeciej postaci nie pamiętam. Malcolm właśnie był czempionem. I Liandri, jeśli dobrze pamiętam, to są bogole, którzy mają fabrykę robotów i to roboty właśnie walczą, dlatego od nich reprezentantem był Xan, czyli też robot. Zbuntowany czy nie zbuntowany, już nie pamiętam. Ogólnie tutaj gra opowiada o różnych właśnie rasach. To było fajne w 2004 Unrealu, jak sobie budowali wkład w te, robić trochę od tych i tam patrzyli na to statystyki tych botów, które potem faktycznie one się przykładały na grę, bo jak bot tam miał wyższe statystyki, to lepiej fragi zdobywał, miał mniej takiego laga, był trudniejszym botem, że tak powiem. No i ogólnie w tej części walczymy z nową rasą, którą dodali właśnie w tej części tylko, Necris. Nie, czekaj, Necris? Chyba dobrze powiedziałem. Albo nie, oni byli poprzednich, tylko tutaj jakby przemodelowani zostali. O, oni teraz mają takie nogi jakby robotyczne, to jest też ciekawy aspekt. No i te jaszczury, które nas dogoniały, geniały na początku, to chyba Skarl się tak nazywały. Skarl, coś takie jaszczuroludzie. Dobra, bez dłuższego pitolenia bierzemy misję. Okay, you're the boss. What's the plan? Line them up, knock them down. I'm being overrun. Welcome to basic training. Gregor. Hopla. Yes. You'll feel the impact of that one in a moment. Stay down. Hahaha! Nie chcę żądła. Chodzimy na górę. Balił do mnie z żądła, gdzie on jest? Na dole chyba. Tam jest, dobra. Mój. Co te boty? Mogę? Uff, nie, dobra, robią wrażenia. Czemu to nie graliście na QuickTime? Ponieważ gdzieś to jest płatna gra. A nie, chodzi o Roketa, sorry. To się nie wylosowało. W sumie to samo co Quake w sumie. A my to gdzieś wejdę było? Nie, dobra, to pobieli go. Nie, 13 do 5. Uff! Aaaa! Ale mnie szybno w dupala. Tutaj potem jest fajnie, bo pojazdy dochodzą w misjach późniejszych. I wielkie takie gigantyczne mapy do naparzania się. Kurde, oni tu dobiją mnie, dobra. Ewakuacja. To właśnie gra mojego dzieciństwa. Ja też na tym grałem. Jeszcze na komputerze, kurde, z Tesco. O nie! Nie mam broni, nie mam broni, nie mam broni. Teraz mam. A HP nie miał, dlatego że tu mną ucikał. Ha! Chodź tu! Poznajcie mojego flaka, jakkolwiek to brzmi. O, tu się biją. Ale dobiłem swojego? Uff! W sensie tu tam są ten. Powiem to. Jednak bym powiedział, że to ma co zbliżone do Quake'a. To czy są potem teleportery? Nie wiem, czy w Quake'u były, chyba nie. W sumie tak, bo to jest. Tak, Unreal Tournament, ta seria powstała jakby na sukcesie Quake'a. Pierwszy Quake tam wygrał, dominował, to jakby. O odłam tego się zrobił w postaci Unreal Tournamenta, tylko że Unreal Tournament miał bardziej też takie wizje na to turniejowe. To jest najgorsza broń w tej grze. Gościu mnie z rakietnicy nie umiał walić. O dobra, z flaka mnie wali. Ja nie chciał, ja żartował. Kurde, no, ja zacząłem rakietnicę podnosić, a nie jakieś takie... O, cześć. Nara. Rakietnica jest najbardziej OP tego typu gra. O, to się namierza. Okej, bo jest tu dwóch, trzeba to zbytnie... Gregor jest w szale zabijania? Co? Nie obrażaj mnie. By nie chciał. Wszyscy spotkamy się. Minit backup? Dobra, ja tam próbuję wejść, ale ci nie pomogę. A i tu jeszcze jest to, że broni mają alternatywne strzały. Na przykład sobie strzelam z floczka i prawym klikiem granat. Idzie granat. Wygraliśmy! O, yeah! Dyskoteka! Tutaj najbardziej co mnie bolało w tym Unrealu Trójce, to ta dziurawa fabuła. Jak chcesz zrobić z arenówki grę fabularną, to naprawdę jest chujonga, bo jeśli chodzi o Unreal Tournamenta 2004, tam był taki... Fabuła toczyła się wokół największego turnieju w galaktyce i każdy przegrany zespół tracił członka zespołu, więc jak twoją rolą było zbudowanie silnego zespołu, dotarcie do finału, i w finale, gdzie kapitanowie drużyn się ścierali, wygrać ten finał i zgarnąć nagrodę główną. Dobra. Jaka misja? O, capture the flag. No i dobra, teraz wam się uczenie teleporteru. To się trochę nudawa. Wiesz, wcześniej za dzieciaka się miało jeszcze lepszą wyobraźnię i to pomagało, nie? Klikanka. Dobra, ja sobie pójdę po tą flagę. Znaczy najlepsze to, że tym portalem można zabijać ludzi. O kurde, położę sobie. O, o, o nie, odejdź do mnie z tym. Dobra, i pamiętam jeszcze... fajnie tłumaczenie. Gdzie jest ta blue flaga? Gdzie jest ta blue flaga? A, robiliśmy pońca. No nie, elegancko. To w ogóle tym jest skillowym zabijanie, tą bronią, którą mam aktualnie. Najlepiej zabija się tak i robi się wybuch, ale w tym natłoku, w tych kocich ruchach z przeciwników ciężko to namierzyć. No, to są boty akurat, to jest łatwiej. Ogaj, to zapraszam serdecznie. Uff, o nie. Czekaj, Otelo. Bronią. Brrr. Co? Jak to? Dead. To do mnie szyje, skąd szyje? O! Dead. Uciekaj, Jester. Uciekamy! Run away, bitch! Nie mam za bardzo fajnej broni. Trzeba brać to, co daje los. Raz, leżą gra w pokera. Dead. Dobra, dzięki. Uciekamy! Będę za mną! Dead! Gleba! O! Kur... rakietnica! Tutaj jest! O jest! O jest! Ja nie chciał! Ja nie chciał! O! Jest backup! Chodź szybko! Punktuj! Nice! Ha ha ha! Uff! Ale mnie wypunktował, stary! O, cześć. Wiedział, że to boty z 2000... Nie wiem, kiedy gra 2004 do 2000... Nie, to mogło być do 2004, bo 2004 to był rokiem Unreal 2004! 2007 chyba ta gra, albo 2008. Chodź, chodź, Łotelu, uciekamy. Na paluszka, chodź. Uff! Muszę skampić, czekamy na łajzę. No dobra, wejdziemy do nich. Halo! Halo, halo! Nie, 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 w dupie, oni gonią tamtego z flagą. Headshot. O, tu jeszcze jest. Uciekaj z tą flagą! Aha. Kie! 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 Gdzie cię zabili? Mi się czegoś rozkazy wydawało swoim sojusznikom. No, to garnę. Czekaj. Uff! Którym tu się wydawało rozkazy tym teammate'om? A to jeszcze udawanie trupa! Tak! To też pamiętam! Rozkazy, broń. Bishop. Rozkazy, atakuj. Jester. Atakuj. Otelo. Pancerz, elementy pancerza, dużo było w tej grze. O, to umieram. Jej! Gramy, przyjmij misję. Zagraj kartę. Oddawaj kartę. Then we'll have to go back and rebuild the node. No, czyli też nie jest pojazdami, to jest smuteczek. No ale dobra. Gra też nam da te pojazdy. A tak, gdzie problem? Dobra. Rozkazy, broń. Bishop nie broni, reszta atak. Idziemy. Są pojazdy! Są pojazdy! Są pojazdy! Uhu! Czyli jest deskorolka. W którym była deskorolka? G? F? Nie, F jest wydawanie trupa. Homeboard, homeboard, na którym był homeboard? Nie pamiętam, dobra, ładnie. Podnieś się jeszcze trochę. Kurde. Nie, hajdaka nie można robić tak. Road rage! To. Dobra, to są tylko manty na tej mapie, okej. Ja to najbardziej uwielbiam Skorpiona z tej całej franczyzy. Dobra, rakietki są. A my jeszcze zrobimy tak. I sobie naprawimy. No, to jest ta gra! Ja tu już auta naprawione. O. Zabezpieczę tutaj. Jednak maszynką to maszynką. No nie chciał. Haha! Ale one tam dogarną, kroweruję ich. Killing spree! To kiedyś robiło furorę. Te głosy sprawiały, że miałem mokro w gacie. Gdzie jest z tym piłowaniem? Co tu robi nasza maszynka? Dobra. Blue core is heavily damaged. Jednak te boty na turnie są dosyć łatwe, ale wolałbym nie brać tych ekstremalnych, bo to jest tak, że każdym levelem poziom tych botów wzrasta i pamiętam, że troszkę męczyłem na głównym bossie finalnym. Potem są w ogóle te pojazdy takie jeszcze... A, normalnie... Sztalgi... A na maszynka mozzarella! Pit. No, jej, wygranko! Uhu! Jej! Łatwo! Albo! Fanfary! Krótko! To było na tyle! Co tam się dzieje? Coś się popsuło. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do polubienia, zostawienia komentarzy i subcia dla kanału. Rozwijał, nie? To byłem ja, dzisiaj grałem. Czołem. Cześć i czołem, do następnego odcinka.